Muzyczne wydarzenie jesieni już 19 listopada w Częstochowie. Tak zapowiadają muzycy formacji Forzal, którzy na ten dzień w klubie Stachajczak zaplanowali koncert, który rozpocznie promocję płyty, która wkrótce trafi na sklepowe półki. Muzycy do udziału w wydarzeniu zaprosili znanych gości. I choć z opóźnieniem, to jednak w doskonałym stylu chcą wystartować z serią koncertów promujących ich nową płytę. Pierwszy, jak już wspomnieliśmy, 19 listopada. To jesień. To jesień. Plan był taki, jak to plan, żeby na początku września płyta się pojawiła. No już mamy listopad, więc obsunięcie mamy dwumiesięczne z różnych względów. I przez to był plan mocnej trasy koncertowej jesienią. W związku z tym, że tej płyty nie było, no to musieliśmy to wszystko przełożyć i tak naprawdę 19 listopada zagramy koncert promocyjny, promujący płytę w naszej Częstochowie, w naszym mieście Częstochowa. No i tak naprawdę teraz budujemy trasę na zimę. Styczeń, są styczniowe terminy, są terminy w lutym. I powiem Ci tak, ja mam takie wyobrażenie i jestem już po takich rozmowach, że chcę owoce z tej płyty zacząć zbierać w wakacje. W słońcu tańczący kurz i cień Twój codziennie dłuższy. A drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las. Błyszczący wilgocią luster. To jesień, to jesień. Płyta ma 10 piosenek. Na płycie są kompozycje gitarowe, rockowe. Są dwie lub trzy ballady. Jest jedna piosenka w stylu big beatowo-swingowym. Jest jedna piosenka, która wychodzi z bluesa, przeradza się w rockowy sznit. Jest piosenka w stylistyce reggae. Jest jeden nawet punkowy, taki garażowy numer. A to wszystko się skleja w taką jedną ładną całość, bo producent tej płyty, Mateusz Brzostowski, pozwolił nam na takie lawirowanie między stylami. Połączyliśmy to produkcją muzyczną, połączyliśmy to elementami elektroniki, która jest zagrana i jest na tej płycie, więc to jest takie, myślę, ciekawa podróż, która mamy nadzieję, że się nie znudzi i będzie gościła w odtwarzaczach i w słuchawkach niejednego słuchacza. Osiemnastego listopada będzie ogólnopolska premiera płyty sklepowa, to jest jedno wydarzenie. Dzień wcześniej ma pojawić się klip, ostatni singiel. To będą takie trzy dni, kiedy 17 singiel, 18 płyta, a 19 chcemy to po prostu podsumować koncertem. Będą goście, jeszcze dogrywamy szczegóły, więc ja nie chcę mówić personalnie, bo to nasi goście mają bardzo dużo planów, ale będą goście. Ja myślę, że to będzie muzyczne wydarzenie jesieni w tym mieście, jeżeli chodzi o lokalne twory i no bo szykujemy poważne wydarzenie, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, przyjdźcie i przeżyjcie z nami tą wspaniałą chwilę i mamy nadzieję, że zaczniecie z nami dalej frunąć i lecieć. To jesień, to jesień, to jesień.